Bo ostatnio, jak miałyśmy przyjemność rozmawiać, miała Pani jednego wnuka. Teraz dołączył drugi. To jest temat, o którym uwielbiam mówić. Owszem, mam i Franka, i Tadeusza. I jestem zakochaną babcią. Chociaż mam jeszcze 11-letniego Janka, więc jeszcze mam tych dzieci, ho, ho, ho. No i tutaj talenty babci się ujawniają. Ale czy na przykład przy drugim wnuku jest troszeczkę już inaczej, łatwiej, spokojniej, czy nie? No przede wszystkim Tadeusza prawie nie znam, bo jak przyjeżdżam, to zabieram Franka po to, żeby rodzicom było lżej z Tadeuszem. Więc Franusia mamy do sporo w miesiącu, a no Tadeuszka tak prawie nie znamy jeszcze, więc to tak na razie uczucie się rodzi. Gwarantuję Pani jako mama dwójki dzieci, jako też osoba, która ma dobre relacje ze swoją mamą, że już niebawem bardzo dobrze pozna Pani drugiego wnuka, to na pewno. To już tak na zakończenie, jak radzi sobie świeżo upieczona mama, czyli Ania? No na razie jest zmęczona, jeszcze no już troszeczkę ochłonęła, już tak się zaprzyjaźniła ze swoimi problemami, no bo to jest codzienne, prawda, trudne życie. Jest bardzo szczęśliwa, ale cały czas widzę na jej twarzy jednak zmęczenie. Zanim będzie wypoczęta, to jeszcze niestety bardzo mi przykro, ze 2-3 lata będzie musiała odczekać. Myślałam, że z 18. No dobrze, no dziękuję. Tak, bo, no tak, nie, no myśli dzieci, które chodzą, które są mniej więcej zaradne, a nie, no to martwimy się przez całe życie, oczywiście, to prawda.